Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek dotyczący lipemii próbki. Najczęstszą przyczyną odrzucenia próbki w laboratorium jest hemoliza. Jednakże zdarzają się próbki lipemiczne. Lipemia nie jest tak restrykcyjnie traktowana jak hemoliza, co wynika z postępu obecnie stosowanych metod analitycznych. Producenci odczynników wymieniają lipemię jako czynnik interferujący, ale od bardzo wysokiej wartości. Etymologicznie słowo lipemia pochodzi z języka włoskiego i hiszpańskiego. Natomiast korzeni w członie lipo musimy szukać w języku greckim i oznacza ono tłuszcz. Lipo jest zatem tematem słowotwórczym, pierwszym członem wyrazów złożonych wskazujących na związek znaczeniowy z tłuszczem. W wyniku kolokacji powstają takie słowa jak lipoproteiny, liposukcja, lipotoksyczność. Drugi człon, emia, również pochodzi z języka greckiego i oznacza krew. Jest to formant słowotwórczy, tworzy rzeczowniki oznaczające anormalną obecność krwi w czymś lub innych substancji we krwi. Przykładowe połączenie glukoza plus emia daje nam glikemię, natomiast alkohol plus emia obecność alkoholu we krwi. Lipemia to termin odnoszący się do zaburzenia stężenia lipoprotein we krwi. W ludzkim osoczu znajdują się różne lipidy, m.in. tłuszcze, sterole, w tym cholesterol oraz rozpuszczalne w tłuszczach witaminy. Ponieważ lipidy nie są rozpuszczalne w wodzie, są one transportowane jako specjalne kompleksy lipidowo-białkowe, czyli lipoproteiny. W przypadku lipemii pod uwagę bierze się głównie chylomikrony i VLDL, czyli lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości. Chylomikrony powstają w jelitach, zawierają głównie trójglicerydy. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w pokarmie do wątroby. Tam powstają VLDL, które z kolei transportują tłuszcze z wątroby do narządów. Lipemia wynika z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, VLDL oraz chylomikronów. Laboratoryjnie objawia się zmętnieniem osocza lub surowicy. Przy wysokiej liczbie lipoprotein surowica lub osocze może być nawet biaława lub mleczna. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i nie jest tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Lipemia może mieć wpływ na wyniki oznaczenia kreatyniny, enzymów wątrobowych, podstawowych badań koagulologicznych oraz wielu innych. Najczęściej przyczyną występowania lipemii jest otyłość i spożywanie tłustych pokarmów. Może również wystąpić lipemia poposiłkowa. Pacjent na badanie nie przyszedł nadczo albo nie zjadł lekkostrewnej kolacji dzień przed. Zaburzenia we wchłanianiu VLDL oraz chylomikronów mogą być powiązane z cukrzycą, chorobą alkoholową, przewlekłymi chorobami nerek, trzustki bądź wątroby, niedoczynnością tarczycy, szpiczakiem, toczniem układowym. Surowice lipemiczne w laboratorium określa się jako lekko lipemiczne, silno lipemiczne lub po prostu lipemiczne. Zabarwienie mleczne, prawie aż różowe, najczęściej wynika z dwóch powodów – alkoholu i dużej ilości przyjętych tłuszczy. Lipemia nie daje objawów odczuwalnych dla pacjenta. Z obawy wiążących się z tym konsekwencji warto zgłębić temat oraz w miarę możliwości rozszerzyć diagnostykę. Lipemia laboratoryjnie przejawia się podwyższonym stężeniem trójglicerydów. Standardowo nie mierzy się poziomu VLDL. Wykonują te badanie specjalistyczne jednostki. Nie mierzy się także poziomu chylomikronów w laboratorium. Można natomiast zrobić cały panel lipidów, lipidogram, lipoproteiny, apolipoproteiny, ale również inne badania, np. próby wątrobowe. Poziom stężenia lipidów zmienia się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, sposobu odżywiania, sposobu życia i poziomu stresu. Nie zapominajmy, że tłuszcz to nie tylko ociekające w naszym rozumieniu tłuste mięso. Tłuszcz kryje się w wielu słodkościach, produktach przetworzonych. Nie zapominajmy jednak o tym, że lipidy występują w każdej komórce ciała, gwarantując jej prawidłowe funkcjonowanie. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia serii odcinków dotyczących interpretacji badań oraz innych, które poruszają zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Zapraszam do komentowania i lajkowania. Do usłyszenia.